futbol nie wrócił do domu, ale futbol wygrał. Tak chyba można podsumować wielki finał Euro 2024, w którym to efektownie i efektywnie grająca Hiszpania pokonała reprezentację Anglii. O tym finale i nie tylko porozmawiamy sobie dzisiaj w ostatnim już odcinku specjalnego formatu Kuriera Sportowego Projekt Euro. Cześć! Ja jestem Filip Żak, a dzisiaj ze mną w studiu są gość ze bardzo uniwersyteckiego czasopisma Filip Szymkowiak. Witam. Tomek Makiej. Cześć. Oraz Dominik Proniewicz. Cześć, dzień dobry. To co panowie, tak pół żartem, pół serio chyba możemy powiedzieć, że ten kto oglądał poprzedni odcinek projektu Euro, ten wynik już znał. Ponieważ tam wszyscy w czwórkę, razem jeszcze z Michałem Korkiem i Kubą Chojnackim wytypowaliśmy wynik 2-1 dla Hiszpanów. No jest to wynik, który chyba faktycznie był dość spodziewany przed samym meczem. Przebieg meczu też był raczej wiadomy. Aczkolwiek, Filip, może było coś, co zaskoczyło cię w tym finale. Jeśli tak, to przytocz. Co? W zasadzie po golu Palmera na 1-1 sądziłem, że to do końca meczu Anglicy usiądą na Hiszpanach, zyskają przewagę i dojdzie do dogrywki. Natomiast przebłysk zawodników takich jak Oyarzabal, który dał zwycięskiego gola w ostatnich minutach meczu, odwrócił losy tego finału i zasłużenie wygrała Hiszpania. To prawda, ale pierwsza połowa była taka dość zamknięta. Anglicy nie pozwalali na wiele Hiszpanom. Tam świetnie te boki zamknęli Kai Walker i Luke Shaw, którzy dobrze sobie radzili z tymi skrzydłowymi Hiszpanów. Czy myślicie, że to był taki plan Garetha Southgate'a, ponieważ widoczne było to, na przykład ja zwróciłem uwagę na to, że Phil Foden grał bardzo blisko Rodrygo i odcinał go od rozegrania. Potem Rodri zszedł i ta gra Hiszpanów, nie powiem, że była płynniejsza, ale Hiszpanie zaczęli dochodzić do wielu więcej sytuacji. Jak myślisz, Tomek, czy to było właśnie kluczowy aspekt? Myślę, mecz miał mniej więcej taki przebieg, jak można było się spodziewać. Anglicy oddali piłkę Hiszpanom, cofnęli się na 30-40 metr. Nie prasowali specjalnie. Na pewno planem Southgate'a to było wyłączenie tych skrzydeł, tych bardzo energicznych skrzydeł, co udało się w pierwszej połowie. Shaw był chyba najlepszym zawodnikiem na boisku w pierwszej połowie. Zarówno w defensywie dobrze sobie radził z Jamalem. Jako jedyny miał dwa kontakty z piłką w przeciwnym polu karnym. Miał tylko jeden bardzo dobry rajd, gdzie gdyby Bellingham troszkę lepiej zachował się w polu karnym, mógłby paść z tego gol. Tak samo Kyle Walker miał bardzo dobrą pierwszą połowę przeciwko Williamsowi, ale w drugiej połowie moim zdaniem Kyle Walker za obie bramki jest trochę odpowiedzialny, bo w pierwszym przypadku przegrywa pojedynek z Nico Williamsem, w ogóle nie ma go tam. Drugi gol również boki obrony powinny zachować się lepiej. Widać było także, że bardzo Southgate chciał ograniczyć dla niego Olmo i za to odpowiadał głównie Declan Rice, który moim zdaniem niezasłużenie dostał aż tak mocną krytykę po tym spotkaniu. Też nie jest piłkarz, który będzie brylować kreatywnością. To jest szóstka, która oczywiście jest w stanie zagrać do przodu, ale przede wszystkim będzie łącznikiem między defensywną a ofensywną częścią boiska. Będzie niwelował ataki przeciwników i Rice faktycznie całkiem dobrze się sprawdził w tej pierwszej połowie. Natomiast niesamowicie szybki atak na początku drugiej połowy, który trochę zniweczył plan Southgate'a i znowu musieli przejść do panicznego trybu atakowania i modlili się, że jakiś moment geniuszu znów się pojawi i tak jak w każdym poprzednim meczu po prostu jedna dobra sytuacja Anglików utrzymała w zasadzie w tym spotkaniu, bo w tej postrzeleniu pierwszego gola Hiszpanie w zasadzie mogli zamknąć to spotkanie. Tam Jamal miał dwie dobre sytuacje, gdy przy większym doświadczeniu powinien był tę piłkę w siatce umieścić. Natomiast ten ponownie Palmer, moment geniuszu, świetny gol z 20 kilku metrów i Anglia jakimś cudem była w tym meczu aż do samego końca. Prawda, tam właśnie a propos Declana Rice'a, tam chyba Van der Vaart się wypowiedział, że to jest zawodnik wart 100 milionów, który nie potrafi zagrać piłki do przodu. No może tak to... Ale to też chyba jest zawodnik, do którego w kontekście Anglii można mieć jakby chyba najmniej pretensji. Tak, w ciągu tego turnieju, bo on generalnie nie miał żadnych gorszych występów. Może też nie był to już jakiś jego wybitny poziom, on generalnie prezentował się solidnie. O obronę mogliśmy być chyba spokojni Anglików, tam bardziej chyba tym atak znowu był problemem, bo Anglicy nie stwarzali sobie za bardzo sytuacji, nawet no, ta bramka to zdobyta, tak jak mówił już Tomek, raczej indywidualny przebój z geniuszu Cola Palmera, to szybka orientacja w polu karnym Juda Bellinghama, wyłożenie mu tej piłki, ale no, raczej nie było takiego znowu konkretnego pomysłu, znowu te skrzydła Foden, Saka nie były wykorzystywane.
znowu Harry Kane przez dwa finały zaliczył jeden kontakt z piłką w polu karnym rywali, to też jest naprawdę niesamowita statystyka. No i właśnie myślę, że pomimo iż pewnie Southgate nie zostanie zwolniony, bo jednak ciężko zwalniać tenera po finale Euro, no to jednak no, z taką grą ofensywną to Anglicy no, nie będą mieli chyba czego szukać, na przykład na mundialu. Strasznie frustruje taki upór Southgate'a wstawiają na tych swoich żołnierzy, właśnie Foden czy Kane, którzy rozgrywają naprawdę słaby turniej, gdzie Palmer wchodzi z ławki w poprzednim spotkaniu, zalicza asystę. Watkins tak samo no, w zasadzie decyduje o tym, że Anglia trafia do finału i nie musi się męczyć w dogrywce, gdzie po wejściu Watkinsa atak Anglii wyglądał zdecydowanie lepiej. No, Palmer zrobił pięknego gola. Anthony Gordon nie dostał nawet minuty na tym Euro, gdzie Saka też miał momenty lepsze i gorsze. Jedyne co zrobił, to odstawił Aleksandra Arnolda z początku turnieju i to jedyny plus. I to, że postawiono Shaw w finale w pierwszym składzie, ale to kwestia, że po prostu doszedł do siebie po kontuzji. Gdyby był w pełni sprawny, to Trippier pewnie też by pojawił się. Właśnie jeszcze przed Euro rozmawialiśmy, że właśnie ta klasa tych piłkarzy w defensywie Anglii jest teoretycznie najsłabsza, bo ten atak to jednak to są piłkarze z topowych klubów, grający na będący gwiazdami tych zespołów, a jednak ci obrońcy, czy to Mark Guehi, to jest jednak piłkarz średniaka Premier League. Jednak Kieran Trippier też nie jest do końca zawsze pewnym piłkarzem. Alexander Arnold nie było wiadomo, gdzie do końca zagra, więc poza tym Kylem Walkerem ta defensywa nie była taka pewna. Często też Pickford był kwestionowany, natomiast właśnie ta defensywa była tym najmocniejszym punktem. Właśnie mieliśmy świetny kontrast pomiędzy grą ofensywną Hiszpanii a Anglików, gdzie bramka Hiszpanii to była typowa Hiszpania, ta pierwsza bramka, typowa Hiszpania na tym Euro, czyli tam wszystko zrobili dobrze. Świetne zgranie Daniego Carvajala z pierwszej piłki do Lamina Yamala, który miał czas, żeby się z tą piłką spokojnie obrócić, zabrał się z nią. Tam, tak jak powiedziałeś, błąd Kyle Walkera, który za bardzo chciał chyba asekurować środkowych obrońców, przez co za bardzo odsłonił tą swoją prawą stronę. Świetne wejście Nico Williamsa i właśnie Nico Williams to jest to, że to jest piłkarz bardzo efektowny, który popisuje się świetnymi driblingami, ale on też potrafi wykorzystać te sytuacje, które ma zachować zimną krew. I tak też zrobił w tamtej sytuacji, a naprzeciwko Anglia, gdzie tak naprawdę tam nie było żadnych schematów. Tam wszystko bazowali zawodnicy na swojej indywidualnej jakości, na tym, że a może Bellingham coś wyczaruje, może jakiś złoty strzał Saki. No w końcu wyszedł strzał Palmerowi też po świetnym zgraniu Bellinghama, ale no, to nie wystarcza, żeby wygrać Euro chyba. To, co Tomek wspomniał w poprzednim odcinku, to Anglicy grają pomimo Southgate'a, a nie dzięki niemu, ponieważ w pierwszej połowie wizualnie można było się zobaczyć, że Anglicy dominują na boisku. Znaczy, pierwsza połowa była wyrównana, ale to bardziej z przewagą Anglików. Grali długie piłki, które dochodziły czy to do Saki, czy do Fodena na skrzydła. No, na przykład Harry Kane w ogóle nie był wykorzystywany przy tych długich piłkach. Tak, zgadzam się, ale też trzeba docenić tych zawodników Hiszpanii, na których postawił Luis de la Fuente, ponieważ ja jak tak patrzę na tą drużynę i na tego trenera, to przed turniejem wydawało się, że to jest drużyna, która będzie gotowa na wygrywanie jakichś wielkich trofeów, może za 2 lata, za 4. Taka, no tam zawodnicy, mało kto z nich, tam może oprócz Daniego Carvajala i Rodriego, byli zawodnikami, którzy byli ograni na tej wielkiej scenie. A Luis de la Fuente, ja mam wrażenie, że on podjął same dobre decyzje na tym turnieju. Postawienie na Marka Cucurella, który nie dość, że gra fenomenalny turniej cały, naprawdę nie zagrał żadnego słabego meczu, to jeszcze daje decydującą asystę, świetną, w ostatniej minucie finału. Tak samo Fabian Ruiz, na którego przed turniejem chyba mało kto by postawił. Jakby się zapytano pewnie kibiców Hiszpanii, czy Fabian Ruiz to jest dobry wybór, to tam wątpię, że oceny by były pozytywne wobec niego. A jednak ten wybór też się obronił. Spodziewaliście się takiego kunsztu trenerskiego Luisa de la Fuente i tego, że ta reprezentacja tak od razu zatrybi? Bo oczywiście wymieniano ją w gronie faworytów, ale chyba nikt się nie spodziewał, że oni będą bezapelacyjnie najlepszą drużyną i wygrają ten turniej. Hiszpania na papierze naprawdę ma moim zdaniem znacząco gorszy skład od Anglików, ale właśnie pomysł trenera i system sprawił, że konkretni piłkarze naprawdę tutaj błyszczeli. I tak jak mówisz, Mark Cucurella, który przez cały sezon w Chelsea nie dał takiej asysty, jak dał przy zwycięskim golu, który miał być wypożyczany zimą, który naprawdę generalnie rozczarował po tym transferze z Brighton. Czy chociażby właśnie Fabian Ruiz, czy nawet te młode skrzydła, jasne, Yamal był już wcześniej postrzegany jako
przyszłość i gwiazda światowej piłki, natomiast naprawdę brał na siebie ciężar nieraz, no, najlepszy asystent całego turnieju. Samo Nico Williams po dobrym sezonie w La Liga okazał się być absolutną gwiazdą. Nawet Murata, który nie prezentuje się zbyt dobrze w piłce klubowej dłuższego czasu, uważam, że naprawdę robił bardzo dobrą robotę na tym turnieju. I pomimo, że nie zdobywał bramek, zdobył jedną bramkę przez cały turniej, to jego rola była kluczowa. Nawet widać to przy pierwszym golu w finale, gdzie to on ma na sobie dwójkę obrońców w zasadzie i robi to miejsce Williamsowi, żeby mógł zdobyć tego gola. Czy Dani Olmo, który jest świetnym piłkarzem, ale miał dużo problemów z kontuzjami, myślę, że też troszkę miał szczęście Luis de la Fuente, znaczy może to brzmi dziwnie, że miał, ale że jednak przez kontuzję chociażby Pedriego czy Gaviego ta jedenastka mogłaby wyglądać inaczej. I prawdopodobnie stawiałby właśnie na tych piłkarzy, a to właśnie ci zawodnicy powiedzmy z drugiego szeregu okazali się kluczowi. To też pokazuje tylko jakby szerokość tej kadry, że ta kadra Hiszpanii może być jeszcze mocniejsza. Nie dość, że jest młoda, to ona jeszcze jest wciąż jakby przetrzebiona trochę tymi kontuzjami. Natomiast tam wchodząc z ławki, Gareth Southgate miał dużo większy wachlarz zawodników. Dużo szerszą kadrę, mógłby wpuścić. No przecież jak Carvajala nie było w półfinale, to musiał się ratować 36-letnim Navasem. Jesusem Navasem, a potem musiał przechodzić na pewną obronę Nacho i Vivian na stoperze. Dokładnie, więc... albo no, Ferran Torres, który nie rozegrał specjalnie dobrego turnieju. No podejrzewam, że Ferran Torres czy Joselu w ogóle by się nie znaleźli w kadrze. Tak samo Oyarzabal, który jest dobrym piłkarzem i zdobył tego gola w finale, natomiast moim zdaniem nie dostałby pochwały. No Oyarzabal to jest bardzo w ogóle piękna historia, bo to jest piłkarz, który po dwóch bardzo poważnych kontuzjach wraca do tej piłki, zanotował przyzwoity sezon w Realu Sociedad. Piłkarz uchodzący jeszcze lata temu, po tym, gdy w debiucie strzelał gola Barcelonie, dającym zwycięstwo zespołowi San Sebastian. Teraz w wieku już chyba 27 lat, w końcu jakby udowadnia tą swoją wartość, w końcu cały świat o nim słyszy, już nie tylko jak o jakimś tam zapomnianym trochę talencie, tylko jako zawodniku, który jest bohaterem swojego zespołu. Ale Oyarzabal to właśnie też mam wrażenie, że ten upór w stawianiu na niego Luisa de la Fuente, to też miał tutaj duże znaczenie, bo jakby tak patrzeć, przejrzeć na dyspozycję Oyarzabala w samej reprezentacji, bo faktycznie w klubie miewał dobre mecze. Znaczy wiosna była słabsza, on jesienią się lepiej prezentował. Tak, ale w samej reprezentacji on naprawdę nie dawał argumentów ku temu, żeby dalej na niego stawiać. Zwłaszcza też na tym Euro, no nie miał żadnego takiego przekonującego meczu. Ale też problemem jest właśnie to brak środkowego napastnika, że tam poza Alvaro Moratą i Joselu, który teraz odchodzi do Kataru i to był jego w zasadzie pewnie ostatni taki poważny jakiś występ na wielkim turnieju, to Hiszpanie dalej im brakuje tego napastnika. Tam jest ten Gerard Moreno, który jest cały czas kontuzjowany, ale to jednak nie jest mimo wszystko ta klasa napastników, jak mają Anglicy. Bo Anglicy, nawet jeśli wypada im Harry Kane, to mają Ivana Toneya czy Oliego Watkinsa, który strzelił chyba 20 goli w tym sezonie Premier League. To jest zupełnie inny poziom, więc ta szerokość kadry również wydaje mi się, że tylko na pozycji bramkarza, bo Unai Simon, właśnie o nim jest mało się mówiło, ale dużo ludzi miało wątpliwości po tym, jakie błędy robił na przykład poprzedniego Euro w meczu z Chorwacją, gdzie tam zawalał bramki Hiszpanom. Teraz naprawdę spisał się poprawnie. Może nie, pewnie nie trafił u nikogo z nas do jedenastki turnieju, bo raczej nie musiał ratować swojego zespołu. Hiszpania nie musiała nawet się specjalnie ratować bramkarzem, w przeciwieństwie do wielu innych zespołów. Właśnie Pickford dużo częściej chyba ratował Anglików niż Simon Hiszpanów. Tak. No na pewno mówimy tutaj o szerokości składu, ale to Hiszpanie w pierwszej drużynie przez 7 meczów zrobili tyle rotacji, że wystawili 23 zawodników w różnych konfiguracjach w pierwszej drużynie, w pierwszym składzie. To znaczy, no można by było tutaj zaznaczyć, że wygrali 2 mecze w grupie, na ten trzeci wychodzili na Albańczyków, więc mogli zamieszać składem, no bo tam rzeczywiście wyszedł totalnie drugi garnitur. Natomiast no, w porównaniu z Anglikami, no oni trzymali się tej pierwszej jedenastki i bodajże 8 zawodników zagrało pełne 7 meczy w pierwszym składzie. Dlatego mimo, że Southgate miał możliwości, no to nie rotował tą drużyną, w przeciwieństwie do De La Fuente, który rzeczywiście nie miał aż takiej jakości na ławce, ale wprowadzał tych zawodników do drużyny. Wracając do tego, co mówiłeś, no to De La Fuente moim zdaniem podjął jedynie złe decyzje w meczu z Niemcami. Właśnie. To była jego jedyna decyzja, która mogły go kosztować na tym turnieju, gdy zawsze... Ale ostatecznie też się okazało wygrane. No dokładnie, gdzie nawet tak samo z tym Oyarzabalem, który wcześniej
raczej za dużo nie dawał po wejściu z ławki, tak to jest do zwycięskiego gola. Więc trzeba naprawdę pochwalić. To no, kto coś... by się spodziewał, że wejdzie Merino i Merino na przykład. No właśnie, i to jest coś, z czym Southgate miał problem, bo on we wcześniejszych... Oczywiście jego zmiany dopały dużo, ale on często je robił zbyt późno. Na przykład w poprzednich meczach... No Watkins go uratował, tak, ta zmiana. Tak, Kane, który grał... pierwszy raz został tak szybko ściągnięty. Tak sobie widać, że De La Fuente też nie boi się zrezygnować z jakiegoś pomysłu, jeśli coś nie działa. Nie boi się tych zmian, tak samo w pierwszej 11, nagle wypada mu Carvajal, trzeba coś wymyślić. Okej, na was nie sprawdził się fantastycznie na początku spotkania, natomiast ta decyzja się obroniła, więc trzeba naprawdę pochwalić. Ale też De La Fuente pokazuje, że czasem stawianie czasem na tych trenerów bez wielkiego nazwiska w przypadku reprezentacji jest opłacalne, bo De La Fuente na poziomie klubowym w Hiszpanii trenował najwyżej w trzeciej lidze, a on jedyny sukces, jaki tak naprawdę osiągał, to jest Mistrzostwo Europy do lat 18 i do lat 21. Czyli to też pokazuje jakby, że budowanie tej więzi z tymi młodymi zawodnikami, których on wielu z nich budował już wcześniej, też może przynieść efekty w przyszłości. U nas Czesław Michniewicz był takim trenerem, który trenował i kadrę młodzieżową, i potem trenował reprezentację. Michał Probierz, to niekoniecznie wypalił. On Michał Probierz też, ale Michał Probierz chyba niezbyt długo też tam. No, około roku. Kadrze chyba. 21, no ale właśnie może to też pokazuje, że niekoniecznie stawianie na nazwisko duże, a właśnie konkretnie na człowieka z pomysłem i na człowieka, który ma jakieś tam lepsze obeznanie wśród tych miejscowych zawodników, też młodych. Jak najbardziej, ale właśnie jak tak patrzę na tę kadrę Hiszpanii, to tam ta przyszłość powinna, no oczywiście w piłce różnie to bywa, ale raczej powinna być pozytywna, bo oprócz pozycji prawego obrońcy, gdzie na tym turnieju grali Dani Carvajal i Jesús Navas, czyli piłkarz już wiekowi, no i napastnika, ponieważ Alvaro Morata mówi się o tym, że może zakończyć karierę reprezentacyjną, a takiego napastnika jak Alvaro Morata to w Hiszpanii chyba nie ma. No ciekawie jestem, jak potoczy się przyszłość samo Morodiona, tak, czyli piłkarza Atletico, bardzo ocenianego bardzo wysoko, jeśli chodzi o potencjał, ale też no, niesprawdzonego w żaden sposób. No ale oprócz tych dwóch pozycji, tam każda pozycja jest naprawdę dobrze obsadzona. Rodri to też, mimo że jest najlepszym defensywnym pomocnikiem na świecie, to też myślę, że on dopiero wejdzie w swój prime. Ale też trzeba patrzeć na to, że Hiszpania cały czas szkoli bardzo dużo tych. I Hiszpania to nie jest taki przykład, to jest jednak mimo wszystko potęga piłkarska i tam cały czas co roku wypływa ktoś nowy. Na przykład Sevilla jest bardzo ciekawy zawodnik, Juan Sanchez, który też pewnie za jakiś czas może wejść w TT, więc też bym się specjalnie nie obawiał. No, wydaje mi się właśnie, że no rzeczywiście ten środek ataku może być największym problemem, bo tam jednak ten Omorodion, nie wiem czy postawienie na niego też, ewentualnie jak już o tym mówimy, nie byłoby sprzeczne z całym w ogóle pomysłem gry reprezentacji Hiszpanii, czy on w ogóle by pasował do tego pomysłu, no ale generalnie tak to zgadzam się z tym. To znaczy, no takiego napastnika, który tak się poświęci drużynie, no to który właśnie będzie grał tak już defensywnie jako napastnik Alvaro Morata, to naprawdę może być ciężko. No ale to też zobaczymy, jak Luis De La Fuente właśnie, jak go czas zweryfikuje, jakie on będzie miał pomysły na tą kadrę. Dobrze, teraz pomówiliśmy sobie trochę o tych dwóch zespołach z finału. Tak sobie myślę, w pierwszym odcinku, jak tutaj właśnie siedzieliśmy z Filipem i z Dominikiem, mieliśmy dużo różnych typów i o tych najlepszych sobie jeszcze powiemy, czy to się sprawdziło, ale kto was na tych mistrzostwach rozczarował, indywidualnie i drużynowo? Jak myślicie, kto był takim rozczarowaniem, po którym spodziewaliście się więcej? Drużynowo na pewno będą to Włosi. Zdecydowanie więcej powinni pokazać, natomiast wielu z nas spodziewało się przed turniejem, że to może być problematyczny turniej dla Włochów. Jednak mimo wszystko na klasę reprezentacji stawiałbym ich jako rozczarowanie. Natomiast na drugim miejscu postawiłbym Chorwatów, którzy udowodnili, że niekoniecznie zawodnicy już tak wiekowi, tak odchodzący do Arabii Saudyjskiej na przykład, nie mogą stanowić o silnej reprezentacji, ponieważ to oni stanowili trzon Chorwatów, a no, Chorwaci myślę, że nawet bardziej niż Włosi mnie rozczarowali, ponieważ nie wyszli nawet z grupy. Chorwaci byliby również moim typem, ponieważ
szczerze, patrząc na pierwszą jedenastkę, tak się mówi o tych wielkich Belgach, ale jeśli porównamy pierwszą jedenastkę Chorwatów i Belgów, to moim zdaniem Chorwacja w tym momencie ma większy potencjał piłkarski niż Belgowie. Moim zdaniem Chorwacja lepiej prezentowałaby się nawet Włosi niż Włosi. W ogóle Chorwaci mieli większe XG na tym turnieju, grając 3 spotkania niż Anglia, niż cały turniej. I naprawdę Chorwacja zmarnowała, okej, dostali trudną grupę z Włochami i z Hiszpanią, więc nie można specjalnie ich winić za tą proszkę z Hiszpanami, no ale zremisować z Albanią tak. I to w tak samym stylu. No potem wykradziony awans w ostatnich minutach meczu. Naprawdę można było się więcej spodziewać po tej drużynie, zwłaszcza, że no Modric w wieku ilu? 37, 38 lat? 39. Dalej Drosego, naprawdę niezły turniej. Obrona prezentuje się bardzo dobrze, no przecież mają tego Guardiola, chociażby Guardiola z City. Włosi również rozczarowali. Natomiast na przykład ja osobiście nie postrzegałbym jakiegoś ogromnego rozczarowania w Belgach, bo tak jak mówiłem, oni już nie mają aż tak dobrego potencjału piłkarskiego. Jak spojrzymy na tą obronę Belgów, to tam cały czas gra Vertonghen, który też już od kilku lat nie gra na tym najwyższym poziomie. Mają chłopa z Championship. Także też nie może było się spodziewać, że ta Belgia zajdzie chociażby. No, wszystko się kręci wokół Kevina De Bruyne. Aczkolwiek też uważam, że przy lepszej skuteczności Romelu Lukaku oni mogliby zrobić lepszy wynik, bo nawet ten mecz z Francją, no okej, okay, no ten mecz wyszli z grupy, ten mecz z Francją był tak nudny i tam się tak nic nie działo, że miałem wrażenie, że oba zespoły nie chcą grać dalej, ale no nie było widać po tych Belgach, żeby oni wierzyli, że mogą tą Francję ugryźć, tak jak na przykład było to widać chociażby po Hiszpanii. Belgom potrzeba odmłodzenia. Ja na przykład dziwię się, dlaczego Vermeeren z Atletico nie grał w pierwszej drużynie w pomocy razem z Kevinem De Bruyne na przykład. No on też przez pół roku w klubie nie grał w ogóle, więc... No jednak, ale są tacy zawodnicy, którzy to właśnie na turnieju dopiero pokazują, na wielkim turnieju pokazują, że na co ich tak naprawdę stać. No poza tym, że Jeremy Doku u Belgów na przykład nie pokazał takich umiejętności, jakie wszyscy myśleli, że ma. No Lukaku co prawda był skuteczny, ale niezgodnie z przepisami, ponieważ o ile dobrze pamiętam, VAR anulował mu 3 bramki. Gdyby nie to, to byłby teraz jednym z 6 królów strzelców w tego turnieju. Ty chyba do mnie ktoś mówiłeś o Bakayoko jako takim zawodniku, który może... No właśnie, trochę mnie też rozczarowali. Znaczy Belgowie mnie tak bardzo nie rozczarowali, tak jak dokładnie, bo tu zgadzam się z tym, co Tomek właśnie mówił, że ja nie miałem też wobec nich jakichś wielkich oczekiwań, bo jednak od początku było widać, że to jest drużyna oparta całkowicie na Kevinie De Bruyne, i które ma coraz większe braki, jednak ta nieobecność Courtois, to, że tych zawodników coraz więcej się starzeje, tych kluczowych postaci, to, że Lukaku też nie jest ten sam Lukaku, co wtedy, kiedy Belgowie osiągali te sukcesy na Mundialu. To dlatego też nie miałem po nich większych oczekiwań. Podobnie jest osobiście, tu się akurat nie zgodzę, co do Chorwacji, bo uważam, że ta reprezentacja to też już nie jest ta reprezentacja i nie będzie ta reprezentacja, co była w 2022 czy 2018 roku, bo jednak jak się spojrzy na ten skład, to wielu tych najważniejszych piłkarzy już nie ma. Na przykład Ivan Rakitić, na przykład Mario Mandžukić i ci ich następcy nie zostali też do końca znalezieni. Luka Modrić ma już 39 lat, też nie można od niego nie wiadomo czego oczekiwać, a też ci następcy nie są aż takiej jakości, przynajmniej na razie, jak byli. No, co do Włochów, ja Włochów typowałem jako rozczarowanie, więc dziwne, jakbym powiedział, że mnie rozczarowali. Rozczarowało mnie ten mecz ze Szwajcarią, bo nie spodziewałem się, że odpadną w aż tak kiepskim stylu. No i jakby jedną reprezentację, którą jeszcze przytoczę, o której wy nie wspominaliście, to Ukraina, bo jednak oni chyba wszyscy mówili jako o zespole, który ma potencjał na wyjście z grupy, przede wszystkim kadrowy, ale no chyba nie jest to jeszcze na tyle poukładane. Jako Ukraińcy mieli trochę pecha, bo z czterema punktami nie wyszli z grupy. Znaczy, no, jeden paskudny mecz z Rumunią ich kosztował w zasadzie cały ten turniej. Zostali troszkę pokarani przez te zasady, bo były drużyny z trzecich miejsc, które wychodziły z 3 punktami. Chociaż powinni byli wejść z tej grupy. No, nie mieli trudnej, naprawdę mieli prostych przeciwników i to, że nie byli w stanie... Znaczy oni spokojnie powinni 2 mecze wygrać. Tak, właśnie ten mecz z Rumunią ich kosztował. Więc...
Właśnie nie. Też chciałem dodać Ukrainę do tych trzech typów, bo ja mam z Włochami tak samo jak ty miałeś z Belgią, że ja mimo wszystko po reprezentacji Włoch się nie spodziewałem wiele. I ta 1/8, no okej, okay, może z tymi Szwajcarami mogli bardziej powalczyć, ale 1/8 ćwierćfinału to był ich taki maks, to zdecydowanie nie była ta kadra, co 3 lata temu. No Ukraina, tak jak powiedziałeś, też już sobie mówiliśmy o tej reprezentacji trochę po odcinku, w odcinku nagrywanym po fazie grupowej. Uważam, że zostało zmarnowane tam chyba najlepsze pokolenie w ukraińskiej piłce i no, chociażby Zinchenko czy Dovbyk, to są tacy zawodnicy, którzy indywidualnie mnie rozczarowali, czy Cyganków. Ale oni też nie są starzy, więc oni też jeszcze tak, mają przed sobą kolejne turnieje i to w podobnym składzie. Jak więc tam poza Jarmolenko raczej wszyscy pozostali będą jeszcze pewnie coraz lepsi tylko. Bardzo możliwe. Dobrze, finał Hiszpanii z Anglią był zwieńczeniem całych mistrzostw i równał się z ich zakończeniem. Także pytanie do was, jak ogólnie byście podsumowali poziom tych mistrzostw? Czy całe mistrzostwa was rozczarowały? Ponieważ z tego, co zapoznałem się z różnymi głosami, ta pierwsza kolejka tak bardzo rozbudziła te apetyty, bo ona była taka efektowna, a potem bywało różnie. To Dominik, może teraz od ciebie zacznę. Moim zdaniem bardzo. No trudno wskazać reprezentacje, które tak naprawdę ładnie grały tą piłką poza Hiszpanią, poza Niemcami, i to też nie w każdym meczu, i poza Turcją, to tak pozostałe zespoły bardzo mocno skupiały się przede wszystkim na defensywie, a to nie był tak, to nie był turniej tak emocjonujący, nie było też tak bardzo dużo tych niespodziewanych rozstrzygnięć, dużo zwrotów akcji, pomimo że były te takie równe mecze, jak na przykład Anglia-Słowacja, to i tak, czy Portugalia-Słowenia, gdzie one do końca były równe, gdzie było blisko tej niespodzianki, to one i tak nie kończyły się koniec końców niespodzianką, tylko przejściem faworyta. No i myślę też, że te wysokie turnieje, poprzednie turnieje na wysokim poziomie, czyli czy to Mundial 2018, czy 2022, czy też dobry Euro 2021, jednak trochę może nawet te nasze apetyty podniosły na taki poziom, że już może chyba, ten turniej to... Finału, jak Francja, Argentyna też już szybko nie dostajemy. Zgadzam się, no ta pierwsza kolejka była świetna i wszyscy chwali się, o jaki to wysoki poziom turnieju, zwłaszcza, że tam już były pojedyncze zaskoczenia. Tak, potem okazało się, że w zasadzie wszystkie te duże drużyny poza Hiszpanią grają bardzo na wynik, grają bardzo defensywnie. Brakowało tych zaskoczeń. W zasadzie jedyny taki absolutny szok to był mecz Gruzji z Portugalią. Okej, Portugalia weszła drugim składem, ale... to właśnie też taki kontrolowany ten szok, bo Portugalczycy mimo wszystko tą porażkę kontrolowali. W pewnym sensie. Tak, natomiast na Gruzini pierwszy raz na mistrzostwach pokonują Wielką Portugalię. To było całkiem przyjemne. Jednak brakowało takich efektownych meczów, zwłaszcza już w tej fazie pucharowej, gdzie... Poza meczem Hiszpanii z Niemcami to nie było zbyt dużo takich spotkań bardzo otwartych. No i żadne też nie był jakiś bardzo otwarty mecz. No ciężko będzie znaleźć taki mecz, który będziemy pamiętać za 10 czy 15 lat. Dokładnie. Plus nie było w zasadzie... Nie, był to turniej, w którym napastnicy we wszystkich drużynach zawodzili. W zasadzie, okej, chwalimy tego Morata, ale też nie pochwalił się jakimś dorobkiem strzeleckim. No i Harry Kane, i Mbappé, który no, i napastnik skrzydłowy, ale tylko też właśnie w Gruzji bardzo słaby turniej. No właśnie, jeszcze było tych królów strzelców sześciu, aż także to o czymś świadczy. Natomiast ja stanę w kontrze do was, bo mi to Euro naprawdę bardzo się podobało. I to sądzę, że całe. Począwszy od pierwszej kolejki po finał. Natomiast najgorszym momentem była trzecia kolejka fazy grupowej. Tak. Tam już większość drużyn kalkulowała po prostu to, co im się najbardziej opłaca i właśnie pod tym kątem grała. W fazie pucharowej na pewno na minus można zaznaczyć wszystkie pierwsze połowy, bo tam drużyny jakby dopiero sprawdzały, na co mogą sobie pozwolić, a w drugiej połowie już się otwierały. No, pod względem meczu nie wymieniłbym jednego konkretnego, natomiast bardzo podobały mi się drużyny takie jak Szwajcaria, gra Austriaków mi się podobała, Hiszpanię to nawet nie wspomnę, cała ta drabinka, Niemcy, Portugalia, no z drugiej strony też Holandia bardzo ładnie grała, Cody Gakpo, który no, zachwycał w drużynie De Orange. No ja na pewno zaliczę to Euro na plus i będę stawiał je wysoko, jeśli będę je wspominał. Ja bym jeszcze na minus dał, że to jest pierwszy turniej od, nie pamiętam jak długiego czasu, żebyśmy mieli tak wyraźnego jednego faworyta, który wygrywa wszystkie mecze i ciężko, żeby ktoś mu się
przeciwstawił. Może Mundial 2014, gdzie ci Niemcy tak byli wyraźnie... Nie, wydaje mi się, że nawet Mundial 2010 to był chyba taki ostatni, właśnie, albo Euro 2012, tak, bo tam właśnie, Hiszpania, to była ta złote 5 lat tej hiszpańskiej piłki, gdzie tam nikt nie ma w ogóle podjazdu. Właśnie, więc i też tak uniwersalnie wszyscy kibicowali tym Hiszpanom, które ze względu na ten styl gry i brakowało. Tak, bo byli młodzi, bo ładnie grali, więc... I troszkę... A sądzicie, że Hiszpanie mogą powtórzyć to, co zrobili wówczas? Zdobyli 2 euro pod rząd i jeszcze między czasie Mistrzostwa Świata? Myślę, że aż tak to nie jest. Myślę, że jednak teraz jest też futbol bardziej wyrównany. Aha. Jest też wiele innych mocniejszych reprezentacji, ale tu co wspominałeś o tej trzeciej kolejce, to myślę, że ten problem tej trzeciej kolejki to jednak jest sam system rozgrywek. Na Mundialu nie mamy problemu z tą trzecią kolejką, bo tam jednak wychodzą tylko 2 zespoły i nie ma aż takiej kalkulacji. Oczywiście, że jest, ale jednak tutaj przez to, że jest ten minimum, że to trzeci zespół też może wyjść, to jednak te zespoły trochę mniej kalkulują. Ja tu się nie zgadzam. Właśnie w tym systemie mundialowym bardzo często była sytuacja tak, gdzie już po 2 kolejkach mamy wyraźną sytuację w grupie, czyli mamy dwie drużyny, które są w zasadzie pewne awansu. Tak, ten system, w której też trzecie miejsce mają szansę wyjść, sprawiają, że nie ma tych meczów o honor tak dużo, jak jest na mundialu, gdzie nawet poza jakimiś pojedynczymi przypadkami, jak chociażby nasza reprezentacja, to w zasadzie praktycznie wszystkie drużyny walczyły o awans jeszcze w ostatniej kolejce. Wiadomo, że też była kalkulacja, na przykład był ten mecz w grupie. No ale też dużo zespołów tych jakby mają już zapewniony awans tych mocniejszych i one znowu z drugiej strony. To prawda. Te słabsze były motywowane, ale te mocniejsze, które jednak ciągną ten turniej, trochę były bardziej demotywowane. To prawda. To znaczy ja z tego turnieju, jeśli miałbym coś dodać do tego, co powiedzieliście, bo z większością rzeczy się zgadzam, na pewno zapamiętam takie małe momenty tych słabszych drużyn, jak właśnie Gruzja, czy nawet Turcja, która no nie była... Typowaliśmy ją jako czarnego konia, ale no nie uznawaliśmy ją za faworyta, chociażby w starciu na przykład z Austrią. To na pewno na plus. Na minus według mnie jest właśnie to, o czym już trochę wspomnieliśmy, że z tych drużyn na papierze najlepszych, oprócz reprezentacji Hiszpanii i reprezentacji Niemiec, no nie było drużyny, która by starała się grać w piłkę tak przyjemnie dla oka. Bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby jeszcze Anglia czy Francja grały na miarę swojego potencjału i w pełni wykorzystywały ten skład, jaki mają. Naprawdę wtedy te mecze by były ekscytujące. Mimo wszystko i tak tych emocji trochę było, czy to w półfinałach, czy w finale, ale to chyba nie było to. Ja uważam, jako takie, jak kibic piłki nożnej, czuję trochę niedosyt po tych mistrzostwach. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, aczkolwiek narzekaliśmy sobie teraz, to może porozmawiajmy o tych najlepszych w tym turnieju. Każdy z nas wytypował najlepszą jedenastkę, którą zaraz będziecie widzieć na ekranie. Zaczniemy sobie może od jedenastki naszego gościa, czyli od jedenastki Filipa. Powiedz, kogo wybrałeś i dlaczego? Zaczynając od bramki, wziąłem Jordana Pickforda. To, o czym wspominaliśmy w trakcie programu, to, że to jest bramkarz, który no, zaraz po Mamardaszwilim, ale Gruzja nie doszła do finału. Natomiast Pickford to jest bramkarz, który najbardziej ratował swoją drużynę, jeszcze pozwalając jej zajść aż tak daleko. W obronie ustawiłem 3 zawodników. Jest to Pepe. Warte jest odnotowania, że to jest zawodnik ponad 40-letni, który naprawdę chował do kieszeni Francuzów w meczu właśnie z nimi. Co prawda no, Portugalia przegrała, ale warte odnotowania cała jego postawa i w grupie, i aż do meczu z Francuzami. Następnie postawiłem na Salibę, który myślę, że jest topowym obrońcą tego Euro, jeżeli by kogoś już wyróżniać. No i po prawej stronie jest De Vrij. I to dlatego, że nie chciałem, wymieniłem Hiszpanów wielu już z przodu, bo to Hiszpania brylowała ofensywą, więc żeby dodać trochę różnorodności, dałem De Vrija w jedenastce drużyny, no, ponieważ to on dowodził całą holenderską obroną, nie zaś Van Dijk, jakby można było się spodziewać. Następnie środek pomocy to Gündogan i Kroos. No, dwóch, można powiedzieć, że wiekowych
No bo Kroos zakończył właśnie karierę, a Gündogan no, też najmłodszy nie jest. Natomiast no, można powiedzieć, że dowieźli. To oni posyłali najlepsze piłki. Ale czy nie uważasz, że oni dowieźli w fazie grupowej, a ta faza pucharowa w ich stylu to może być uznawana za niedosyt? Bo Gündogan czy Kroos uważam, że zagrali słabe mecze z Hiszpanią. I tam Jamal Musiala był tym najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem. No tak, tylko że wtedy bierzemy pod uwagę tylko jeden mecz, który im nie poszedł. I to rzeczywiście środek pola no, jest zdominowany przez tych Hiszpanów. Rodri, Fabian, no i jeszcze wówczas Pedri, który został zezłomowany, że tak powiem, przez Krosa niestety. No i jednak postawiłbym na środek pomocy Niemców. No poza tym nie wyróżniałbym jakichś bocznych pomocników, tylko wszystkich wrzuciłbym w środek pomocy, bo jeszcze wymieniłbym właśnie Rodriego wspomnianego. No i na wyróżnienie zasługuje według mnie Bellingham, no bo najlepszy zawodnik Anglików w całym tym turnieju. No i z przodu Lamine Yamal, Nico Williams, no dwójka, która wyśmienicie pokazała się na tym turnieju i no to był po prostu ich turniej. No i jako napastnika dałem Cody'ego Gakpo, ponieważ to on, tak jak De Vrij stanowił o obronie Holendrów, tak Gakpo był, prowadził całą ofensywę Holendrów. A tym indywidualnym MVP, kto według ciebie był? No i to jest ciężki wybór, natomiast wybrałem Lamina Yamala ze względu na jego wiek, na 4 asysty i tą piękną bramkę z Francuzami zza pola karnego. Dobrze, czy chcielibyście się z czymś nie zgodzić? Filip postawił sobie wyzwanie, żeby dać jak najmniej Hiszpanów do tej 11, żeby nie było zbyt oczywiście. Tak, to... Ja się nie zgadzam się z kilkoma wyborami, chociażby... No właśnie z tym środkiem pomocy Niemiec. Jakby no. Już prędzej damy Musiala, który no, jeden z liderów klasyfikacji strzelców. Plus rozegrał wiążą o wiele lepszy turniej niż no właśnie Kroos, który powinien był wylecieć z boiska w tym meczu z Hiszpanami. Czy Gündogan, który miał dobrą fazę grupową, ale jednak mógł się zaprezentować lepiej w tej drabince. Jednak uważam, że chociażby Fabian Ruiz, czy nawet Kante. Trudno w pomocy jest kilku zawodników. Tak samo nie wyróżniłbym Bellingama. Uważam, że Bellingama stać na dużo więcej niż pojedyncze przebłyski. No miał tą niesamowitą przewrotkę w 1/8 finału i asystę tu przy golu Palmera, natomiast stać go nam dużo więcej. I myślę, że gdyby Anglicy wygrali i zaprezentowali się dobrze w finale, to mogłoby się to obronić, ale stać go nam dużo więcej. Właśnie w Anglii nie ma, moim zdaniem, nie ma kogo wyróżnić z tej ofensywnej tercji boiska, bo każdy piłkarz miał po prostu moment geniuszu, każdy ale nikt zagrał nie zagrał poniżej swojego takiego potencjału. Tak, nikt nie zagrał dobrego turnieju tak od A do Z. No były nawet ci piłkarze, którzy wchodzili z ławki, mieli po prostu momenty, ale ciężko ich wyróżnić w takiej 11. Tutaj turniej. Rzeczywiście tego Bellingama dałem bardziej ze względu na wizualny aspekt tego, jak grał, bo grał ładnie, natomiast nie odbijało się to na statystykach. No chociażby to, co wspomniałeś. Jedna asysta, jedna bramka. Chyba nie zaliczył więcej, nie odnotował w meczu więcej statystyk. Dobrze, Tomek, ty nie zgodziłeś się z tym niemieckim środkiem pola, dlatego tutaj teraz popatrzmy na twoją jedenastkę i zobaczymy, kogo ty zamiast nich wybrałeś. Przedstaw. Ja przyszedłem bardziej klasycznym ustawieniem 4-3-3. No w bramce mam Mardoszwili, ciężko kogoś innego moim zdaniem wybrać na tej pozycji. Jasne, Pickford to zagrał dobry turniej, ale jak spojrzymy na statystyki, to mam Mardoszwili w 4 spotkaniach 29 interwencji. To jest wynik dużo większy niż ktokolwiek inny na tym turnieju. Drugi w tej klasyfikacji był Verbruggen z Holandii i on miał tych interwencji 18, a zagrał 6 spotkań. Także widać, jak wiele tych interwencji na mecz ma Mardoszwili, ile razy musiał interweniować. No w zasadzie to on poprowadził tych Gruzinów do historycznego wyniku. No pierwszy turniej, to że byli w stanie wyjść z grupy i oczywiście no, przegrali tak dość brutalnie z tą Hiszpanią, ale nawet w tym meczu spisywał się naprawdę nieźle i też fajnie chciałem jakoś tą Gruzję wyróżnić, bo taki jeden z takich większych pozytywów tego turnieju. Potem boki obrony uważam, że bardzo, bardzo niedoceniani, czyli Carvajal i właśnie Kukureja Hiszpanów. Zastanawiałem się chociażby nad Koundé, który dobrze miał dobry turniej. Na lewej obronie ciężko mi było wybrać jakiegoś konkurenta, natomiast i Carvajal, który w tym sezonie wygrał wszystko i trochę cichy kandydat do złotej piłki się z niego zrobił.
Od A do Z Rosega po prostu bardzo, bardzo, na bardzo dobrym poziomie turniej. No Kureja przecież był gwiazdą hiszpańskich mediów podczas fazy grupowej. Nie spuścił stanu, wiadomo, potem już troszkę medialnie bardziej zaczęły się bardziej skupiać na Jamalu, czy na Nico Williamsie, czy na Danim Olmo, ale Kukureja cały czas grał bardzo dobrze i też warto wziąć pod uwagę pozycję wyjściową. Chyba nikt się nie spodziewał, że to właśnie Kukureja zagra tak dobry turniej i jeszcze no, dołożył no, naprawdę genialną asystę w samym finale. Na środku obrony mam Salibę, to się z tobą zgodzę, moim zdaniem indywidualnie najlepszy stoper na tym turnieju. On w zasadzie nie przegrywał pojedynków i był kluczowym zawodnikiem w tej jednak bardzo solidnej defensywie Francji, która aż do półfinałów nie traciła goli. Dopiero Hiszpanie byli w stanie tą obronę rozmontować. No był świetny w pojedynkach jeden na jednego, a ciężko chociażby wyróżnić Upamecano, który już miał pojedyncze błędy. No i John Stones po prostu zagrał na bardzo wysokim poziomie. Mógł się troszkę lepiej zachować przy tym drugim golu, natomiast jeśli kogoś z Anglików, chciałem wyróżnić któregoś z tych Anglików, to dostali defensywą i John Stones wyglądał bardzo solidnie, też dobrze wyglądał w wyprowadzeniu piłki. Przechodząc do środka pola, troszkę może kontrowersyjnie, ale nie umieściłem Rodriego, chociaż mimo, że dostał zawodnika piłkarza turnieju, ale ja chciałem akurat, w przeciwieństwie do ciebie, gdybym mógł, to praktycznie całą 11 Hiszpanów no, dałbym, bo większość to tych prawda. Większość... Znaczy, ty też dałbym ją, ale no musimy trzymać je. Tak. Więc dam Kobiego Mainu, który wywalczył sobie miejsce w 11 Anglików i wyglądał fantastycznie, odkąd Southgate zaczął na niego stawiać, no ten środek pola wyglądał dużo lepiej niż chociażby Trent czy Conor Gallagher. Moim zdaniem wyglądał dużo lepiej niż Declan Rice. Pobijał jakieś statystyki, jeśli chodzi o celność pola, był bardzo, bardzo rzadko oddawał piłkę. Miał chociażby bardzo dobry półfinał, tam popisywał się świetnym odbiorem piłki. No i też ponownie trzeba wziąć pod uwagę, z jakiego pułapu startujemy, znaczy Mainu, który w zasadzie dopiero w drugiej połowie sezonu wywalczył sobie miejsce w 11 w United, bo on wybił się w tym, miał świetny okres przed sezonem. Potem doznał kontuzji i wyleciał na kilka miesięcy. Zyskał sobie miejsce w 11 United, grał bardzo dobrze, strzelił w kola w finale FA Cup. Southgate na niego postawił, tutaj też wywalczył sobie miejsce w pierwszej 11 i też chciałem właśnie też go wyróżnić ze względu na jak w tak młodym wieku, na jak bardzo wysokim poziomie on grał. Też obiektywnie chyba Rodri rozegrał lepszy turniej i też przyczynił się do zwycięstwa Hiszpanów, ale chciałem tego Mainu umieścić. Rozważałem jeszcze N'Golo Kanté, który też rozegrał bardzo dobry turniej. Tutaj akurat taki w ramach takiego pochylić się przed jego doświadczeniem, ale postawiam na Mainu. Przed nim Fabian Ruiz i Dani Olmo, czyli no dwa motory napędowe tej Hiszpanii. Fabian Ruiz, dwa gole, dwie asysty. No już szefem środka pola, troszkę uważam, że niedoceniany. Jednak inne gwiazdy tej drużyny troszkę przyćmiły występ Ruiza, a on od deski do deski każdy mecz w zasadzie grał dobrze, może poza półfinałem z Francją. Tam nie wyróżnił się specjalnie, generalnie grał na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No Dani Olmo, który troszkę już o Olmo dużo mówiliśmy, natomiast no, genialny występ, zwłaszcza ten mecz z Niemcami. Gdyby nie te dobre występy Olmo, myślę, że Hiszpanów mogłoby w tym finale nie być. Natomiast mimo finału chciałbyś go postawić go w jedenastce całego turnieju? Tak. No bo w finale na pewno został przykryty bardzo dobrze przez Declana Rice'a i no, rzadko... Dani Olmo? Dani Olmo. Tak. Ja się nie zgadzam. Ja uważam, że Dani Olmo zagrał świetnie w finale. Świetnie znajdował miejsca między liniami, naprawdę bardzo dużo piłek grał na siebie, a widać było, że Anglicy są bardzo na nim skupieni. Mimo wszystko on odnajdywał miejsca, dużo miał takich małych sytuacji, gdzie tymi takimi swoimi charakterystycznymi już dla siebie kontaktami w polu karnym potrafił oszukać rywala. Też świetnie dwa razy przepuścił piłkę, potem miał sytuację Jamal. Wybicie piłki z linii. I to było jak bramka, także... Moim zdaniem, gdyby była nagroda za wybijanie piłki z linii własnej bramki, to Dani Olmo zasługiwałby na nią jak nikt, mało kto. Ale poza tym, rozumiem to, ten wybór, jeśli chodzi o całość turnieju. No jednak to jest 11 finałowo, turnieju, nie? Tak, tak. Chciałem zwrócić uwagę tylko na sam mecz w finale. No, ja się skłaniam, że może jakiegoś wybitnego spotkania nie zagrał. Tak, ale zagrał dobrze. Ale, tak natomiast no, ta interwencja w 89 minucie no, uratowała Hiszpanów przed dogrywką. No i myślę, że bez zaskoczeń z przodu
prawe skrzydło Lamine Yamal, no, najlepszy piłkarz turnieju, moim zdaniem, moja MVP turnieju. No, 4 asysty, do tego ta niesamowita bramka w półfinale. No, no przez większość turnieju 16 lat, który no, ciągnął ofensywę tej Hiszpanii, naprawdę były w stosunku do niego, myślę, całkiem wysokie oczekiwania, bo jednak to jest ten kolejny wielki talent dla Masji. Tak, no, myślę, że przerósł wszystkie oczekiwania, jakie jemu stawiali. Po drugiej stronie Nico Williams nie miał aż tak dobrego turnieju jak Yamal, ale tak samo, bramka w finale, 2 gole w turnieju, asysta jeszcze w fazie grupowej. A też. Ja bym się ładnie zgodził, bo wcale ja nie uważam, żeby Williams był tak gorszym graczem niż Lamine Yamal. Myślę, że o Yamalu nawet więcej się mówiło, ale myślę, że w niektórych meczach to nawet Williams bardziej ciągnął ten zespół. Tak, były spotkania, kiedy... Bo na przykład w meczu z Włochami to Williams był tym lepszym, ale jakby spojrzeć na przykład mecz z Francją, to z drugiej strony Yamal. Tak, właśnie tak patrzę z moim zdaniem na cały więc turniej. Więc ja ich osobiście daję na podobnym poziomie. Okej. Nie mogę się z tym kłócić. Ja troszkę wyżej stawiam Yamala, ale no Nico to Nico Williams też zagrał fantastyczny turniej. No właśnie też chciałem wspomnieć o tym meczu z Włochami, gdzie to w sumie on strzelił gola Calafiorim po tym dośrodkowaniu. No był niesamowicie groźny i energiczny i trochę brakowało w ostatnich latach w Hiszpanii kogoś, kto z taką szybkością... W ogóle to miał takich skrzydeł jak właśnie Yamal. To jest taki nietypowy skrzydeł. Tak, to jest bardzo, bardzo nietypowe dla reprezentacji Hiszpanii. Też myślę, że na Yamala więcej osób zwraca uwagę ze względu po prostu na jego wiek, tak. Bo przypomnijmy, że Yamal na następnym Euro będzie młodszy niż Williams jest aktualnie, także to jest coś naprawdę niesamowitego. Plus liczbę zrobił lepszy, bo miał 5 tych punktów klasyfikacji kanadyjskiej, Williams miał 3, tak? Także... Tak, gdyby nie Williams, myślę, że na drugim miejscu za nim postawię Musiale. Dobry, rozegrał naprawdę dobry turniej, gdyby Niemcy zaszli dalej, gdyby no nie ten mecz ze Szwajcarią, gdyby może przypuścili tego gola, trafili do drugiej części drabinki, to Musiala by się w tej 11 znalazł. No i na 9 tutaj miałem trochę problem, ponieważ właśnie brakowało takiej klasycznej 9, która zagrałaby na bardzo wysokim poziomie, no i umieściłem Gakpo, który w zależności od systemu albo grał na padzie, albo na lewym skrzydle, ale naprawdę zagrał bardzo dobry turniej. No poza tym meczem z Anglikami, gdzie generalnie zawiódł, tak no, 3 bramki, asysta, no chociażby ten mecz z Rumunią, fantastyczny miał. I no ciągnął tą ofensywę Holendrów, gdzie chociażby ani Malen, ani tym bardziej Depay, który zagrał taki no, dość niemrawy turniej, to Gakpo dowodził w tych momentach dla Holendrów. Jakieś wątpliwości ktoś z was ma? No nie, już wyjaśniam. Już wszystkie wyjaśniam. Mi się po opisie nawet twoja jednostka bardziej podoba od mojej. Jest ciekawym wyborem jest ten Kobe Mainu. Nie wiem, czy zasłużył na to miejsce, aczkolwiek ja bym powiedział, że to mistrzostwa to były takie mistrzostwa środkowych pomocników i ja bym znalazł z 7-8 zawodników, którzy zasługują na miejsce w tej 11 turnieju. Też było kilku właśnie, i Rodri, Kante, tak. Było kilku piłkarzy, których może bym tam postawić, to tak przyznam, że też moja sympatia do Manchester United troszkę wygrała. Z drugiej strony właśnie, gdyby nie Kobe Mainu, no to Anglicy graliby praktycznie w 10, bo w środku pola no, przez całą fazę grupową nie sprawdził się ani w 2 meczach Trent Alexander, ani Gallagher. No, młody Mainu wszedł dopiero na fazę pucharową i rzeczywiście dowiózł. Także teraz przejdźmy już do 11. No to myślę, że jeśli chodzi o pozycję bramkarza, to tutaj nie mogło być wątpliwości. Postawiłem tak samo jak poprzednik mój, czyli na Georgiego Mamardaszwilego. Uważam, że to jest naprawdę świetny bramkarz. To jest bramkarz, o którego naprawdę powinny bić się największe kluby na świecie, bo to jest zawodnik, który poza pewnymi niedoskonałościami, oczywiście jeszcze jak gra na przedpolu czy gra nogami, ma tak niesamowity efekt na linii, że może być kompletnym bramkarzem najbliższą dekadę w każdym w tym momencie czołowym klubie na świecie. Na stoperze postawiłem na duet Manuela Kanji, Virgil van Dijk, Manuela Kanji, który moim zdaniem poza niestrzelonym rzutem karnym tak naprawdę nie spisywał się słabo na tym turnieju. Dobrze. Zagrał bardzo dobrze, ale jednak ten karny troszkę dochodził. Za to bardzo słabo uderzył rzut karny. No ale no jednak to jednak nie jest jego zadaniem, tak. Mimo wszystko. Zgadzam się z tym, że ten karny, ale jak popatrząc czysto grę, to mi się naprawdę podobał. No i van Dijk, który wielokrotnie ratował Holendrów, grał naprawdę bardzo dobrze. Na lewej obronie Marku Kureja, no tutaj chyba ciężko znaleźć jakąkolwiek alternatywę, bo już nawet jak tworzyłem jedenastkę po fazie grupowej, no to tam na siłę trochę Theo Hernandez był dawany, teraz Theo Hernandez nic nie pokazał w fazie pucharowej, nie obronił się ten wybór, więc teraz no chyba Kureja, który jako jedyny, no bo jednak ciężko Lukaszoła dawać za jeden mecz i to jeszcze
jeszcze przegrany. Na prawej obronie dałem Kyla Walkera, ale no, równie dobrze mógłbym dać do niego Carvajala. Tą jednostkę tworzyłem jeszcze przed finałem, więc no, tutaj postawiłem na Anglika. Jakbym tworzył po finale, to już oczywiście znalazł się tam Carvajala, ale myślę, że generalnie Walker się dobrze prezentował na tym turnieju. Był pewnym punktem, zresztą zawsze jest pewnym punktem w obronie tak naprawdę. No. Ja troszkę się nie zgadzam. Ja uważam, że Walker jest bardzo przystojny nad przeceniami piłkarzem. Znaczy, myślę, że nie bez powodu Guardiola na niego stawia, ale Kyle Walker przede wszystkim warunkami fizycznymi i swoją szybkością nadrabia. On technicznie nie jest zbyt dobrym piłkarzem. Może ja przez to, że jestem kibicem Realu i przez te pojedynki co roku z Vinicjusem, może przez to. Prawda, tak. Ale uważam, że nie jest to tak dobry piłkarz, jak wszystkim się wydaje. Natomiast gdyby nie ten finał, to no, generalnie rozegrał dobry turniej. Myślę, że w czołówce tych prawych obrońców tak, się znalazł. Tak. A tu myślisz, że był wyżej, lepszy był niż Dani Carvajal chociażby? No właśnie teraz mówię, że po finale to jednak bym dał Carvajala jakby. Tak za całość, no bo Carvajal się generalnie prezentował bardzo dobrze, ale na przykład też nie zagrał w tym meczu półfinałowym. Ten mecz z Niemcami, on też nie był jego najpewniejszym punktem w tym finale. Też bym nie powiedział, że akurat Carvajal był najpewniejszym punktem obrony, bo on tam w pierwszej połowie prowokował rywali i często on był punktem zapalnym. On też nie do końca zdążył z tą asekuracją przy tej bramce straconej, więc oczywiście nie chcę w żaden sposób krytykować Carvajala, bo to był świetny turniej, ale no myślę, że no jakoś może się obroni ta moja kandydatura. Na defensywnej pomocy no to zawodnik, który był u mnie kandydatem do MVP fazy grupowej, w 1/8 finału to potwierdził, ale niestety przez fakt wielkiej reprezentacji gra nie miał szans jakby pokazać tego dalej, czyli Stanisław Lobotka, czy moim zdaniem mecze jego przeciwko reprezentacji Anglii, przeciwko reprezentacji Belgii to były wybitne. Myślę, że to był ten sam poziom spokojnie, co prezentował Rodri na tym turnieju. I też chciałem, żeby trochę takich mniej popularnych, egzotycznych nazwisk się tu wkradło. W środku pomocy oczywiście Dani Olmo, czyli odkrycie fazy pucharowej. Jeszcze po fazie grupowej pewnie mało kto by się spodziewał, że to Dani Olmo będzie tak ważną postacią. Do środka pola cofnąłem Jamala Musiale, ponieważ chciałem skorzystać z dwóch innych skrzydłowych, więc u mnie w środku pola jeszcze, tak jak niegdyś bajanie, Jamal Musiala, który był chyba najlepszym niemieckim piłkarzem. Wirtz na początku miał taki wystrzał formy, potem przygasł. Kroos i Gündogan po dobrej fazie grupowej też, tak jak mówiliście, trochę zeszli z formą. Natomiast wydaje mi się, że Musiala był najrówniejszym tym piłkarzem niemieckim. Na lewym skrzydle Cody Gakpo. 3 gole, wielokrotnie to on był tą najważniejszą postacią Holendów w ofensywie, tak naprawdę on ją ciągnął wobec dramatycznej formy Memphisa Depaya, który był bardzo irytującym piłkarzem, moim zdaniem jednym z największych rozczarowań tego turnieju. Przerwę, bo to już drugi raz się pojawia Depay, a niestety w mediach coraz częściej pojawia się, że Atletico znowu podpisze z nim kontrakt. Teraz niedawno wygasł mu i mówi się o tym. Naprawdę. Znaczy ja jestem osobiście wielkim fanem tego piłkarza, bo on jeśli miałby zdrowie i jeśli lepiej by to się wszystko nie układało, to ma naprawdę gigantyczny potencjał. No tylko, że po tym turnieju... Ale niestety te... Po tym turnieju i po zmianie stylówki bardziej pasowałby do NBA niż albo dalej do grania Atletico w piłkę Mineiro, a Atletico Madryt. Tak, tak. Ale myślę, że Nico Williams to byłby tak samo równy wybór, tu się wahałem nad tym. Na pewno skrzydle, no to też wybór był jasny, Lamine Yamal, czyli no, jeden z kandydatów do MVP turnieju jak najbardziej. I z przodu postawiłem na, jako chyba jedyny postawiłem na klasyczną dziewiątkę w tym zestawieniu. I postawiłem na Mikał Tadze, który już zapracował sobie na transfer do Monako i moim zdaniem, pomimo że zagrał w trochę mniejszej ilości meczów, był jednak takim najlepszym napastnikiem. Jeszcze zastanawiałem się nad tym wyborem, ale jednak 2 gole z rzutów karnych. Wyglądał dobrze, wyglądał naprawdę dobrze. Ale jednego z tych karnych on sam sobie wywalczył, plus on robił naprawdę bardzo wiele dla zespołu. On robił to, co Morata i jeszcze więcej. Nawet patrząc przez pryzmat samej gry, nie wiem, czy nie był lepszy niż Kvaratskhelia. Kvaratskhelia miał świetny mecz z Portugalią, w pozostałych moim zdaniem był Mikał Tadze lepszy. Z Portugalią Kvaratskhelia. Zgadza się. I jeszcze MVP, tym ostatecznym, kto według Ciebie? No ja ustawiłem na niego Olmo. Myślę, że jednak on w fazie pucharowej chyba, a to jednak faza pucharowa jest tą najważniejszą, myślę, że jednak to on w fazie pucharowej miał największy wpływ na grę swojego zespołu. Dobrze, teraz ja pokrótce przedstawię swoją jedenastkę, bo myślę, że ta Dominika raczej bez większych kontrowersji. U mnie raczej też wszyscy zawodnicy się powtarzają, chyba oprócz jednego. W bramce Mamardaszwili, czyli zawodnik, który według SofaScore otrzymał średnią ocenę, miał najwyższą. Także to też wiele o tym mówi, wiele razy ratował Gruzję i był jej bezapelacyjnym bohaterem. 3 obrońców, czyli Mark Kukureja, na niego postawiam już po fazie grupowej i absolutnie cały czas się go trzymam, ponieważ nikt się nie spodziewał po nim takiej dyspozycji. A naprawdę
Patrząc na niego, chyba żaden kibic z Hiszpanii nie pamiętał, że grał ktoś taki jak Jordi Alba kiedyś w tej reprezentacji, więc no, fenomenalny był Cucurella. W obronie jeszcze mam dwóch Francuzów, czyli Williama Salibę, czyli faktycznie zawodnika, który chyba nie przegrywał żadnych pojedynków, oraz Gilles Koundé, który uważam, że był chyba drugim najlepszym zawodnikiem reprezentacji Francji, ponieważ ta obrona francuska przede wszystkim to była ta podstawa, ten atak się spisywał gorzej, no jeszcze N'Golo Kanté bym dodał do tej trójki. A Koundé naprawdę mierzył się na bardzo trudnych rywali, ponieważ miał w półfinale Williamsa, w ćwierćfinale miał Rafaela Leão, a tak naprawdę mało kiedy przegrywał pojedynki. Ten gol samobójczy. Ten gol samobójczy, ale bardzo pechowy. Nie, to było bardzo pechowe. Znaczy on tam niewiele mógł zrobić. Ja się zgadzam, ja nie krytykuję go za tego samobójczego, tylko że bardzo taki negatywny PR mu to zrobiło, bo jednak Koundé naprawdę bardzo dobry pełnik. To znaczy ten gol samobójczy i tak został zaliczony jako gol Daniego Olmo. To już zależy. I on właśnie w statystykach jest odnotowany jako gol Olmo. Tak, jeszcze grał naprzeciwko Jeremiego Doku, no czyli widzimy, że miał naprzeciwko siebie trzech świetnie usposobionych, jeśli chodzi o dribbling skrzydłowych, a radził sobie bardzo dobrze. Czterech pomocników, ponieważ tą konkurencja była tak duża, że mógłbym ich dać jeszcze więcej. Stanisław Lobotka, czyli kierownica reprezentacji Słowacji, Jamal Musiala, bo ponieważ chciałem wyróżnić mimo wszystko jednego zawodnika z tych reprezentacji Niemiec, a Musiala też ze względu na bramki, ale ogólnie na to, jak się prezentował na ten test oka, mi się podobał najbardziej. Dwóch Hiszpanów, czyli Dani Olmo i Fabian Ruiz. Oczywiście mógłby tu być jeszcze Rodri, ale no, to by było zbyt oczywiste, jakkolwiek to nie zabrzmi. A po Daniem Olmo czy Fabianie Ruizie nikt nie spodziewał się tak świetnej dyspozycji. Ale co sądzicie o tym wyborze Rodriego jako piłkarza turnieju? Uzasadnione, aczkolwiek mimo wszystko wyróżniłbym chyba właśnie Olmo. Albo pewnie Jamal by dostał, gdyby nie ostatnio nie dostał, jest w piłce takie trochę parcie zaczyna być na to, żeby doceniać tych piłkarzy nieoczywistych, czasem może trochę nawet na siłę. Pierwszy raz MVP został przyznawany przez nie wyborze kibiców, tylko przez zebranych ekspertów i statystyków, dlatego no, pewnie zwrócili uwagę na tą tak zwaną brudną robotę, którą wykonuje środkowy pomocnik Hiszpanów. No, niezależnie kogo byśmy u Hiszpanów wyznaczyli na tego MVP, zgadzałbym się i z Laminem Jamalem, i właśnie z Rodrim. Dobrze. Nawet tego Daniego Olmo mógłbym wyróżnić. Nie. Bardzo się cieszę. I z przodu mam dokładnie taką samą trójkę, jaką miał Dominik, czyli Cody Gakpo, Lamin Jamal i Mikał Tadze. A na MVP wybrałem Lamina Jamala właśnie ze względu na wielką sympatię do niego moją oraz za to, że po prostu zasłużył. No, również egzekwo zdaniem Olmo najlepszy wynik, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską. 16 lat, nic chyba więcej nie trzeba dodawać. Czy panowie macie jakieś do mojego składu wątpliwości? Nie, zwróciłbym tylko uwagę na Jamala, że rzeczywiście brakuje nam już słów na to, jak opisać tego zawodnika, bo naprawdę to, co zrobił na tym turnieju i przez cały sezon w Barcelonie, to jest coś niesamowitego ze względu również na wiek. Dobrze, w takim razie to by było wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy, ostatni już niestety odcinek projektu Euro. Dzisiaj w studiu ze mną byli Filip Szymkowiak. Dziękuję. Tomek Makiej. Dzięki wielkie. Dominik Proniewicz. Oraz Filip Żak. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę podczas całego Euro. Bardzo mi miło, że mogłem przewodniczyć temu niesamowitemu projektowi. Wydaje mi się, że zrobiliśmy kawał bardzo dobrej roboty z tego miejsca. Chciałbym również podziękować wszystkim osobom z redakcji Kuriera Akademickiego, którzy przyczynili się do tego, że ten projekt wyszedł tak dobrze, jak wyszedł. Wszystkim operatorom, realizatorom, ekspertom zasiadającym w studiu, osobom przeprowadzającym sondy, wszystkim wydawcom oraz osobom pomagającym przy montażu czy grafikom. Wszyscy przyczynili się do tego, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Dziękuję również Wam za uwagę i za to, że poświęciliście swój czas na oglądanie odcinków Projekt Euro. Do zobaczenia w kolejnych wydaniach Kuriera Sportowego. Cześć.